Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest nasz stały współpracownik dr Stanisław Niewiński. Witam Cię, Stanisławie. Cześć Arturze, dzień dobry Państwu. Dr Stanisław Niewiński, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Wykładowca Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Stanisławie, bardzo się cieszę, że się znowu słyszymy. Ja również. Całkiem niedawno, bo w 129 odcinku podcastu Na Celowniku rozmawialiśmy na temat Chin i tak naprawdę globalnej pewnej gry. Zapraszamy serdecznie z doktorem Stanisławem Państwa do odsłuchania tego odcinka bądź przypomnienia sobie jego treści. Bo dzisiaj, Stanisławie, chcemy tak naprawdę temat globalnej gry kontynuować, tylko pod kątem wyborów, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, wyborów oczywiście prezydenckich, ale z perspektywy chińskiej. Zdecydowanie ten temat byśmy chcieli pogłębić. I ja zacznę tak, może nie off-topicowo, ale jednak takim wstępem, ale twojego wykonania, już mówię, o co chodzi. Stanisławie, doktorze, byłeś przed wyborami w Chinach. Jakie tak naprawdę są twoje obserwacje, które wyniosłeś z tego wyjazdu? Bo możemy się zastanawiać, czy do ciebie jako, umówmy się, ale jednak obcego, docierały pewne kwestie, pewne komunikaty medialne dotyczące tychże wyborów. Czy byłeś w sposób tradycyjny nadzorowany, kontrolowany i izolowany od pewnych informacji? Jak to wyglądało z twojej, że tak się wyrażę, czy to było planowane, czy nie, tak naprawdę nie wiem, ale jednak patrząc z naukowego punktu widzenia, obserwacji uczestniczącej. Byłeś tu i teraz na miejscu, widziałeś, jak to wygląda. Tak, Arturze, dwa tygodnie temu byłem w Chinach, około tygodnia w Pekinie. Był to mój trzeci pobyt w Chinach, chociaż w samym Pekinie generalnie czwarty. Muszę powiedzieć, że była to już któraś moja wizyta w Chinach, natomiast byłem po raz pierwszy od dobrych kilkunastu lat, także miałem dosyć długą przerwę. Była to wizyta w dużej mierze o charakterze służbowym. Jakbym miał tutaj, odnieść się do jakichś takich moich spostrzeżeń, po tych kilkunastu latach, to powiem Ci tak, oczywiście byłem dosyć krótko, więc trudno tutaj na tej podstawie snuć jakieś, powiedzmy, bardzo rozbudowane dywagacje, natomiast zanim się wybrałem, to zresztą omawialiśmy też te kwestie wielokrotnie w ramach naszych podcastów. Dość często poruszaliśmy temat tego, co w Chinach zmienił w ciągu, lat swoich rządów Xi Jinping. I do pewnego stopnia mogłem poczuć pewne te konsekwencje w takim dosyć, bym powiedział, prozaicznym powodzie, jak kwestie walutowe, tak? Ci z Twoich widzów, którzy mieli jakieś kontakty z Chinami, przebywali w tym państwie, to zapewne wiedzą o tym, że te powiedzmy naście lat temu, jak się do Chińskiej Republiki Ludowej jeździło, trzeba było załatwić sobie chińską walutę. Chińska waluta nie jest powszechnie wymienialna. Bardzo trudno jest ją kupić poza Chinami, chociaż z tego co wiem w Polsce, jak się mieszka w Warszawie czy we Wrocławiu, to jakoś da się to załatwić, ale ja jestem Opolaninem, w Opolu takiej możliwości z tego co wiem nie ma. Cała procedura wyglądała w ten sposób, że się kupowało w Polsce twardą walutę, dolary, tudzież euro. Jak się przylatowało do Chin, to można było to załatwić, przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, w sposób dwojaki. To znaczy albo można było kupić w kantorze w hotelu, niektóre szczególnie lepsze hotele miały takie,
takie możliwości i tak też załatwiałem tą sprawę w czasie mojego pierwszego pobytu, to było jeszcze w roku 2010. Ewentualnie można było wybrać się do któregoś, prawda, z wiodących chińskich banków i tam dokonać tej wymiany waluty. Ja zdaję w 2012, jak byłem po raz drugi, to kupowałem renminbi w Bank of China. No i teraz proszę Ciebie, no sytuacja wygląda w sposób, że się tak wyrażę, bardziej skomplikowany, ponieważ tak, w hotelu takiej możliwości nie było. Można to było zrobić w banku, tylko trzeba było dostać taki specjalny papier z hotelu, który do tego uprawniał. No a biorąc pod uwagę, że mieliśmy sporo, prawda, spotkań, no to też tak no nie bardzo miałem czas, żeby się do tego banku wybrać, także no z tym kupnem, prawda, chińskiej gotówki, no tutaj jest sytuacja mocno utrudniona w porównaniu do tego, co doświadczałem podczas moich dwóch poprzednich. Stanisławie, to tak na marginesie, takie moje szybkie przemyślenie, to jest dość ciekawe i interesujące, bo jest to najpewniej... I męczące. Ale przede wszystkim chyba ze strony chińskiej systemowy sposób na kontrolę i na pozyskiwanie dolara. To ma dwojaki, że tak powiem, powód. Pierwszy i taki tradycyjny, to wiesz, było już wcześniej podczas moich poprzednich pobytów, to chodzi o to, żeby po prostu z rynku ściągać twardą walutę. Natomiast no, druga kwestia, i to już taka jest, powiedzmy, pewne pokłosie działań z ostatnich lat, też żeśmy poruszali te tematy, że prawda, chińskie władze idą w tym kierunku, aby te, powiedzmy, transfery odbywały się możliwie jak najbardziej, najczęściej w sposób bezgotówkowy. Także to też do tego zmierza, no bo pewnie mnie zapytasz, no to jak ty tam płaciłeś na miejscu? No płaciłem kartą kredytową, więc musiałem działać elektronicznie. Dobrze, doktorze, ale chyba to, co nas najbardziej interesuje. Ja wiem, że byłeś wybitnie zajęty i czasu, jak sam zresztą wspomniałeś, miałeś bardzo, bardzo mało. Ale czy gdzieś tam spotkałeś się w jakiś sposób w kontakcie z mediami, jako odbiorca oczywiście? Czy widziałeś, że o tych wyborach prezydenckich w jakiś sposób się mówi, w jakiś dość specyficzny być może sposób, właśnie jakaś przedstawiona retoryka, czy być może było w jakiś sposób przedstawiane, komu, mówiąc mocno kolokwialnie, Chiny kibicują i dlaczego? I jaki jest tak naprawdę chiński wybór pomiędzy dwoma kandydatami, czy... Do czego pewnie za chwilę dojdziemy, czy Chiny są z wyboru zadowolone, czy nie? Wiesz, Arturze, Chińczycy bardzo niechętnie, że tak powiem, schodzą na tematy polityczne. Także w rozmowach tam z moimi chińskimi partnerami akurat tych kwestii nie poruszaliśmy. A jako odbiorca, nie wiem, widziałeś jakieś chińskie gazety, słuchałeś radia, widziałeś telewizję, mówiło się o tym, czy tak naprawdę Chińczycy być może celowo, a może nie, Gdzieś ten temat omijają i przyjmują wybór, jaki padł, i wtedy no, pewnie nie po, bo pewnie dużo wcześniej się zastanawiano, jak polityka będzie realizowana zależnie od amerykańskich wyborów, ale czy w jakiś sposób, no właśnie, społeczeństwu też ten temat się przedstawia, czy traktuje się go jako jeden z miliona? Przyglądając się mediom chińskim, to oni się, co też nie jest jakimś dużym zaskoczeniem, raczej skupiają na swoich wewnętrznych kwestiach. Gospodarka i tym podobne sprawy. Nie spotkałem się z tym, aby ten temat był jakoś gorliwie podnoszony. Aczkolwiek mam na ten temat swoje przemyślenia, do czego pewnie dojdzie. No mam nadzieję, nie inaczej. No to trochę też może nie od początku. Chiny cieszą się z efektu tych wyborów, z ich wyniku? Czy mają swoje obawy? No bo wiadomo, jak się zachowywał podczas poprzedniej kadencji amerykański prezydent, dzisiaj elekt. I czy koniecznie tak naprawdę ta druga jego kadencja będzie miała wyglądać tak samo czy inaczej? No, pewne swoje zapowiedzi zgłaszał i patrząc na pewne, nazwijmy to, komunikaty czy przekazy medialne w Europie, które oczywiście mogą być w jakiś sposób spaczone, to odniosłem takie wrażenie, że przedstawia się obraz, że w Chinach no jest pewna forma niezadowolenia zarówno w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Europą. Za chwilę to wszystko oczywiście rozwiniemy, ale byśmy słowem wstępu tak naprawdę mogli to poruszyć. Prosisz mnie o słowo wstępu, a ja do tego tematu podejdę troszkę tak na zasadzie ślimaka.
Na wstępie bym powiedział, że troszkę odpowiadając na twoje pytanie, że dla Chińczyków no, amerykańskie wybory, które mieliśmy kilka dni temu, no, były takim, powiedzmy, wyborem trochę pomiędzy dżumą a cholerą. Ponieważ tak, no, mieliśmy tutaj dwóch kandydatów, kandydata, prawda, i kandydatkę, którzy no, spierali się o wiele różnych tematów, ale akurat jeśli chodzi o tutaj tematy chińskie, to można w dużym stopniu powiedzieć, że mówili albo bardzo podobnym, albo wręcz no, tożsamym, że się tak wyrażę, głosem. Ponieważ zarówno Donald Trump, jak i Kamala Harris wskazywali na to, że Chiny to jest, że tak się wyrażę, najbardziej poważne wyzwanie, jakie, z jakim Stany Zjednoczone muszą się mierzyć na arenie międzynarodowej. Choć oczywiście jak się przyjrzymy obu tym politykom, no to z punktu widzenia Chin, no można było, że się tak wyrażę, zaobserwować pewne elementy, które jakoś tam powiedzmy mogły tutaj im sprzyjać. Jeśli byśmy sobie spojrzeli tutaj na sylwetkę kandydatki Partii Demokratycznej, czyli na panią Kamalę Harris, no to powiem w ten sposób, mogli się Chińczycy z jej strony spodziewać tego, że ona w jakimś tam stopniu będzie kontynuowała politykę swojego poprzednika, czyli Joe Bidena. Politykę, która była w stosunku do Chin chłodna, natomiast była, że się tak wyrażę, dosyć byśmy powiedzieli przewidywalna. To znaczy, no, oni wiedzieli, że tutaj nie będą mieli jakiejś taryfy ulgowej, że te cła, prawda, tą politykę taryf celnych, którą Joe Biden odziedziczył po Donaldzie Trumpie, no to on jej nie zmienił. Co więcej, stopniowo tutaj pewne cła zaostrzał, wprowadzał kolejne rozwiązania, szczególnie dotyczące tej branży wysokich technologii, aby tutaj odciąć Chiny od pewnych, z jednej strony pewnych komponentów, a z drugiej strony utrudnić Chińczykom eksport pewnych swoich towarów i rozwiązań wysokotechnologicznych na rynek amerykański. Także no, jak sam widzisz, Arturze, to nie byłby z ich perspektywy dobry wybór, chociaż no jej taką zaletą była pewnego rodzaju jednak przewidywalność. Spoglądając natomiast na sylwetkę zwycięzcy tych wyborów, Donalda Trumpa, i tutaj powiedzmy w jego wypadku pewne, że się tak wyrażę, to takie elementy, na które Chińczycy mogli spoglądać i mogą spoglądać, ponieważ jak wiemy, no, w styczniu Donald Trump przejmie ponownie stery w Białym Domu, na które Chińczycy mogli spoglądać w sposób pozytywny, no to jest to, że w pewnym sensie można o Donaldzie Trumpie powiedzieć, przynajmniej przyglądając się tej jego poprzedniej kadencji, że to jest polityk, który chciałby mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy on, prowadząc w ramach amerykańskiej polityki zagranicznej pewien taki kurs wrogo nastawiony do Chin, stara się z jednej strony przekonać do tego kursu innych kluczowych graczy na arenie międzynarodowej, ale zarazem jednak od tych kluczowych graczy też chciałby jakichś ustępstw gospodarczych. Pamiętamy z jego poprzedniej kadencji, że eskalował również pewne spory gospodarcze, spory handlowe, na przykład z Unią Europejską, przede wszystkim tutaj, prawda, z Niemcami. Pojawiały się także pewne zgrzyty w kontaktach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a na przykład Japonią i Koreą Południową, czyli najważniejszymi amerykańskimi sojusznikami na Dalekim Wschodzie. No i to z kolei z punktu widzenia Chińczyków, no to jest taki element dosyć korzystny, tak, że no polityka Donalda Trumpa, pewne wektory, na które on stawia, mogą doprowadzić do tego, że ten blok amerykański będzie trzeszczał i będziemy mogli z tego korzystać. Tylko że tak podsumowując, w wypadku obu tych kandydatów, te takie powiedzmy no elementy, które mogły jakoś w oczach chińskiego establishmentu prezentować się całkiem pozytywnie, no stoją jednak w cieniu no pewnej generalnej zasady, że zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump byli do Chin nastawieni negatywnie, co powiedziałem na samym początku, wskazywali, że to jest najważniejszy rywal Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, no i trzeba zrobić wszystko, prawda, aby tą jego ekspansję zahamować. To robiłaby Kamala Harris i to będzie robił Donald Trump. Stanisławie, tak naprawdę trudna rozmowa między nami, trudna rozmowa, aby to wszystko w jakiś sposób usystematyzować, uporządkować. Tutaj też mały apel do słuchaczy. Śmiem twierdzić, że doktor się dołączy do tego apelu, abyśmy zrobili coś w rodzaju sensownej analizy i mogli się zastanawiać,
zwłaszcza ze strategicznego punktu widzenia, bo wydaje mi się, że będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim od ogółu do szczegółu i pewnie bardziej na tym ogóle się skupimy. Ale pamiętajmy, żeby jakiejkolwiek analizy, jakiejkolwiek jej formy dokonać, musimy odciąć całkowicie światopogląd, zwłaszcza światopogląd własny. Bardzo się cieszę, że to potwierdzasz, więc szanowni słuchacze, odcinamy wszelkie nasze upodobania, sympatie, antypatie i zastanawiamy się tak naprawdę tylko i wyłącznie nad tymi relacjami. Nie popieramy na tym podcaście sekciarstwa. Ani żadnej formy polaryzacji. Robimy wszystko, aby depolaryzować, szanowni państwo. Dobrze, ale Stanisławie, bo graczy tak naprawdę tutaj mamy kilku i nawet ta grupa już tworzy nie tylko trójkąt, ale i wielokąt, bo mamy Stany Zjednoczone. Mamy Chiny i tak bym powiedział w nawiasie albo w podpunkcie Rosję. Mamy Europę, no i parę jeszcze tych, no właśnie, nie tyle może państw, co gospodarek aspirujących, bo tu przede wszystkim mówimy się o gospodarki i biznes chodzi. I jaki mamy tutaj, za przeproszeniem użyję tego słowa trochę kolokwialnego, kociokwik, ponieważ Stany Zjednoczone, tak jak wspomniałeś, niezależnie od tego, kto by tym prezydentem został, nastawienie do Chin takie, a nie inne, ewentualnie potencjometr trochę bardziej, mniej lub bardziej przekręcony. Chiny, które no wiadomo patrzą jak na Stany Zjednoczone, jak patrzą też na Europę. Stany Zjednoczone względem Europy, które wydaje się, że w tym momencie, a przynajmniej od przyszłego roku, a właściwie ta gra już się zaczęła, nie tyle się zaczyna, co już się zaczęła, czyli brzydko mówiąc gra Ukrainą, bo tak naprawdę poprzez to, co Trump zapowiada, że będzie robił względem tej wojny, którą rzekomo ma w jeden dzień zakończyć, no to tak naprawdę można się zastanawiać i wydaje się, że powinno się takie analizy dokonać, czy Ukraina jest tutaj tak naprawdę podmiotem, czy przedmiotem w tej całej grze. I też wydaje mi się, że wniosków nie ma co za szybko wyciągać, warto się zastanowić głębiej. No ale pojawiają się takie pytanie, czy w całej takiej rozgrywce nie powoduje to tego, że Stany Zjednoczone, dla których oczywiście Europa no jest z jednej strony strategicznym partnerem, z drugiej, nie czarujmy się, zawsze będzie jednak gospodarczym konkurentem, o większym czy mniejszym potencjale, ale jednak konkurentem, ale czy tak naprawdę to nie spowoduje, że Stany Zjednoczone same trochę wpychają Europę w chińskie ręce? Europę, która sama też trochę się opiera, to jest kwestia znowu tych ceł, samochodów elektrycznych i pewnie miliona innych produktów, które już się pojawiły bądź się pojawią. Kwestie platform znowu sprzedażowych chińskich, dofinansowywanych przecież przez chiński aparat i tak dalej, i tak dalej. Znowu byśmy mogli iść jeszcze głębiej i głębiej, ale patrząc na to wszystko, bo tak właściwie czy możemy być zaskoczeni? Ja często o tym wspominam i to powtarzam. Miałem zaszczyt w 2012 roku uczestniczyć w spotkaniu z admirałem McGravenem. Jest to człowiek przecież, który przypomnę tylko, który tak naprawdę kierował operacją, w której zginął Bin Laden. I on wtedy już na spotkaniu w Polsce mówił, że 12 lat temu, to był październik, i wtedy w trakcie wykładu, jak i w trakcie rozmów tych bardziej i mniej oficjalnych mówił, że Europa musi się sama sobą zająć, bo my musimy płynąć w stronę Chin. I to nie tylko była przenośnia, myślę, że było w tym coś bardziej prawdziwego niż właśnie tylko i wyłącznie w przenośni. To jak patrzysz tak naprawdę na ten, no bo przedstawiamy to trochę jako trójkąt, ale tak jak powiedziałem, to tak naprawdę jest wielokąt, nie trójkąt. To jak przez te wybory, jak przez przede wszystkim chińskie spojrzenie i przede wszystkim, no bo przecież z tobą rozmawiamy, z chińskiej perspektywy, jak to będzie wyglądało, a przynajmniej jakby chcieli, żeby to wyglądało, jak tą politykę będą próbowali realizować, jakbyś miał przedstawić coś w rodzaju takiej krótkiej projekcji, co Chiny tak naprawdę będą robić, do czego będą dążyć, oprócz tego, o czym mówisz cały czas w naszych spotkaniach, że chcą odbudować obrażone trochę o pewien kolonializm wymierzony w nich samych, ale jednak, że będą chciały próbować odbudować te pozycje, ale no umówmy się, jakby spojrzeć na to wszystko, to często będzie kosztem nie tyle rządów, nie tyle administracji, co niestety, ale zwykłego obywatela, który no znowu być może będzie miał powód, żeby drżeć o, tutaj pewien cudzysłów, ale jednak swój byt. Wiesz, odpowiedź na to pytanie jest uzależniona przede wszystkim od tego, znaczy jest uzależniona od kilku czynników, ale pierwszym z nich jest to, co po 20 stycznia przyszłego roku będzie w kwestii relacji z Unią Europejską, z najważniejszymi państwami Unii Europejskiej robić administracja Donalda Trumpa. Jeśli się przyjrzymy rządom republikańskiego prezydenta w latach 2017-2020, no oczywiście tutaj jest pytanie,
na ile tutaj będzie, prawda, kontynuacji w tej drugiej kadencji tego, co praktykowano w tamtych latach. Ja nie umiem na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć i szczerze powiedziawszy, nawet Amerykaniści, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, nie umieją na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Ale zakładając, że jeśli tutaj no, będzie powrót do tych pewnych praktyk, czyli no, jednak pojawią się tutaj starania Waszyngtonu o to, aby te kontakty gospodarcze z Unią Europejską ułożyć na zasadach, które będą bardziej preferencyjne niż dzisiaj dla Waszyngtonu, no to wiesz, Arturze, no, z pewnością będziemy świadkami spięć na linii Waszyngton-Bruksela, Waszyngton-Berlin, Waszyngton-Paryż, na których to z pewnością Chiny będą usiłowały zbudować jakieś profity dla siebie. Tak? Oczywiście pytanie jest takie, na ile te działania chińskie się udadzą. Jeszcze raz tutaj, prawda, wracając do tych wydarzeń z lat 17-20, no to możemy odnieść się do tego, że pewnym takim no, pokłosiem eskalacyjnych działań amerykańskich było to, że wypracowano pomiędzy Chinami a Unią Europejską pewne takie podstawy pod dokument, który nazywał się chińsko, nie pamiętam oficjalnej nazwy tego dokumentu, ale to była chińsko-europejska umowa inwestycyjna, tak? Czyli pewna umowa, która tutaj no, miała pogłębić tą kooperację ekonomiczną Europy i państwa środka na tym gruncie, prawda, polityki inwestycyjnej. Z tego dokumentu potem finalnie nic nie wyszło, tak? Natomiast no, niewątpliwie jednak Chińczycy próbowali na tych sporach amerykańsko-europejskich osiągnąć jakieś pozytywne aspekty. Niewykluczone, że tym razem będzie podobnie, tak? Oczywiście teraz stawka została podwyższona znacznie wyżej, ponieważ, no zresztą omawialiśmy już także tą kwestię, Unia Europejska grozi Chinom, a nawet podjęła już pewne działania w tym celu, aby nałożyć, prawda, wyższe cła na samochody elektryczne państwa środka. To jest owoc, no z jednej strony tutaj bym powiedział pewnego zmieniającego się klimatu w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Chinami. W Unii Europejskiej też rosną te obawy przed chińską ekspansją gospodarczą, polityczną. No ale też jest to, nie ukrywajmy, wybieg pewnych tutaj zabiegów administracji Joe Bidena, który no właśnie starał się zrobić bardzo dużo, aby tutaj Ameryka i Europa mówiły jednym głosem w stosunku do Chin. No nie zawsze to wychodziło, ale jednak no, pewne tego skutki pozytywne dla Stanów Zjednoczonych zaczęły się pojawiać właśnie w postaci takich działań. No jak będzie teraz, no zobaczymy. Mówię, kluczowe pytanie jest takie, co zrobi administracja Donalda Trumpa, czy wróci tutaj do takich no, ostrych nacisków na Europę, czy też będzie próbowała w jakimś tam stopniu, prawda, kontynuować politykę demokratów. Zobaczymy. Stanisławie, a nie sposób tak naprawdę w naszych rozważaniach gdzieś w tym wszystkim ominąć jeszcze temat BRICS-u. Oczywiście. Bo bardzo różne tutaj informacje do nas docierają. Z jednej strony rośnie pewnego rodzaju rola BRICS-u jako trochę antynato. Z drugiej strony mówi się o dość sporych pęknięciach, tak? Bo no, pewni partnerzy, jak to Rosjanie lubią mówić, trochę zaczęli się Putinowi stawiać, wysyłali delegacje niższej rangi bądź zapowiadali, że wcale się nie pojawią. I tutaj pewnie Chińczycy też swoją szansę widzą w BRICS-ie jako ośrodku oddziaływania trochę szerszego niż tylko jednopodmiotowego jako chińskiego. I jak ci się wydaje, jak na to spoglądasz? Czy te wszystkie pęknięcia są, że tak się wyrażę, naturalne i wynikają z rosyjskiej polityki? Czy być może są inspirowane bezpośrednio przez Chiny, aby jeszcze bardziej sobie zrobić Rosję takim za przeproszeniem podnóżkiem, a może i bez za przeproszeniem? I teraz, czy w tym BRICS-ie to Chiny tak naprawdę, a nie Rosja, są faktycznym liderem? Czy może grają trochę z drugiego szeregu właśnie poprzez Rosję? Bo i właśnie, czy to jest w pewien sposób uzasadnione, aby powiedzieć, że Chiny lubią czyimiś rękami coś robić i się zasłaniają tak, jak często robi to Rosja? Czy tutaj pod tym kątem też tak możemy to interpretować? Bo wydaje się, że BRICS na tą scenę nowego układania się, globalnego układania się, no będzie miał coraz większą z jednej strony rolę, a z drugiej
Jak w to wszystko wejdą Chiny? Jakie swoje są obserwacje? Tak trochę podsumowując to pytanie, bo no z jednej strony i całe to zagadnienie jest skomplikowane, jak i zresztą cała ta sytuacja tak naprawdę, o której dzisiaj mówimy. Tak, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie o właśnie rolę tego BRICS-u w pewnych tutaj postrzeganiu przez Chiny jakoś swoich, prawda, wpływów na arenie międzynarodowej. Wydaje mi się, że można postawić taką tezę, że w ostatnich kilku latach BRICS stało się tą formułą, która dla Chin, no może nie odgrywa roli najważniejszej, ale jest takim projektem, który Pekin szczególnie mocno wspiera w ostatnich kilku latach, ponieważ w zeszłej dekadzie taką inicjatywą wydaje się było Belt and Road. I oczywiście ono nadal jest dla Chin ważne, ale ten BRICS przede wszystkim też w wyniku jego poszerzenia o dodatkowe państwa, no bo tam przypomnijmy, że dołączył Iran, dołączyły Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Etiopia i zastanawia się nad przystąpieniem Królestwa Arabii Saudyjskiej. No to powoduje, że no jeśli tylko dodamy, że tradycyjnie, prawda, członkiem jest Brazylia, no to też ten zasięg tego klubu BRICS no jest znacznie bardziej rozległy aniżeli projektu Belt and Road, który dotyka Azję, dotyka Europę, dotyka Afrykę. No w wypadku, prawda, BRICS-u mamy jeszcze Amerykę Południową. No i zresztą też się pojawiają kolejni potencjalni tutaj kandydaci. Miała na przykład też aspirować do tego klubu Argentyna, ale nowy neoliberalny prezydent Xavier Milei no jednak ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, ale może jego następcy. Nie jest to niewykluczone. Także tutaj no to znaczenie BRICS-u niewątpliwie jest bardzo duże. A twoje drugie pytanie to było o to, jak się Chiny w ramach BRICS i innych inicjatyw przykładowo Rosją posługują, tak? Tak, oczywiście. Chodzi mi o coś takiego, czy Rosja, która ma się za pewnego lidera BRICS-u, to ma tym liderem zostać? Czy Chiny tak naprawdę tym liderem chcą być? Czy być może właśnie bardziej im by zależało z takiego drugiego szeregu, w takim szarym garniturze kierować poprzez Rosję? Że jeżeli świat będzie z czegoś niezadowolony, no to Chiny jak zwykle tylko podniosą ręce i powiedzą, ale zaraz, zaraz, to nie my, to Rosjanie. Bo tutaj możliwości, że tak powiem, oddziaływania właśnie przez tą inicjatywę są, bym powiedział, dość szerokie i tylko słynnym tutaj teraz pójdę powiedzeniem wyobraźnia może nas ograniczać, bo BRICS z jednej strony, tak jak wspomniałem, to może być formuła antynato, ale też pod kątem też gospodarczym, tak, wzmocnienia tych, zbierania tych wszystkich poszkodowanych tak naprawdę państw, które chciałyby w tej globalnej rozgrywce mieć swój większy udział, większy kawałek tortu. No ale w tym wszystkim tak naprawdę też przecież chodzi o bezpieczeństwo. Umówmy się, BRICS, Unia Europejska, NATO to nie jedno i to samo, różne formy zaangażowania, różne formy też pęknięć, nieporozumień itd., itd. W ramach klubu BRICS trudno mówić o jakimś takim no, formalnym liderze, prawda? No, przez wiele lat była ta piątka państw, one organizowały szczyty, że tak powiem, no, w różnych miastach wschodzących w skład krajów partycypujących w formule. Sama główna siedziba zarówno BRICS-u, jak i tej ich instytucji finansowej, czyli Nowego Banku Rozwoju, znajduje się w Chinach, w Szanghaju. Także tutaj wiesz, trudno powiedzieć, że ktoś był, prawda, formalnie traktowany jako lider tej formuły. Tym liderem formalnie nie były Chiny, ale też tym bardziej nie była nim Rosja. Natomiast oczywiście wiesz, jak już tak wchodzimy w bardziej pewne praktyczne zasady, to oczywiście największe znaczenie ma ten, kto jest najbogatszy, tak? A najbogatszym aktorem w ramach tej formuły no, są Chiny, tak? I one tu oczywiście w praktyce mają do powiedzenia najwięcej, choć naturalnie muszą się też liczyć z pozostałymi tutaj członkami, zarówno z Rosją, jak i Indiami, prawda, które też no, mają dosyć no, ciekawe spojrzenie na to swoją partycypację w tej formule. Natomiast jeśli byśmy sobie weszli no, już tutaj głębiej w te interakcje pomiędzy Chinami a Rosją w ramach BRICS, ale także i poza formułą BRICS, no to oczywiście to często jest tak rzeczywiście, że Chińczycy wolą, aby pewne szczególnie, prawda, kontrowersyjne działania na arenie międzynarodowej wywołała Rosja, aniżeli żeby one wywołały to same. No to jest zresztą cały tak naprawdę background i cała tutaj historia wokół rosyjskiej inwazji w Ukrainie, tak, że
dla Chińczyków z wielu przyczyn wybuch tego konfliktu był korzystny, tak, ponieważ w ten sposób Rosja testuje NATO, testuje Stany Zjednoczone i tutaj, prawda, Xi Jinping i jego otoczenie no, mogą sobie w oparciu o to analizować, co ta Ameryka może zrobić, czego nie może zrobić, co zrobi na wypadek, gdyby, prawda, no, Chińczycy zdecydowali się na jakieś akcje militarne, czy to w stosunku do Tajwanu, czy to w obrębie Morza Południowochińskiego i tak dalej, i tak dalej. Stanisławie doktorze, żeby trochę nie odbiegać. Jesteśmy po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Prezydent elekt czeka na przejęcie swojego fotela. No to jak, ja wiem, że się przed tym bronisz bardzo często, ale jak ci się wydaje, jak to chińskie oddziaływanie będzie teraz wyglądało? Czy będzie właśnie bezpośrednie, czy będzie właśnie za pomocą BRICS-u, czy będzie szło właśnie w taki dwutorowy sposób, czy będzie szło bezpośrednio w taki podmiot, jakim są Stany Zjednoczone, czy być może właśnie poprzez inne sytuacje i wydarzenia i podmioty będzie oddziaływanie takie prowadzone, czy właśnie wszelkimi możliwymi kanałami. Tak jak powiedziałem, wiem, że się bronisz często przed tym, ale tutaj zapytam cię bezpośrednio, jak ci się wydaje, jak ta przyszłość może wyglądać, no jeśli patrzysz na swoje obserwacje, tak? Chiny będą używały w stosunku do poszczególnych płaszczyzn takich narzędzi, jakie najbardziej będą, że się tak wyrażę, im pasowały. No naturalnie, jeśli mówimy o kontaktach amerykańsko-chińskich, no to będzie ten wymiar oczywiście bilateralny, tak? Będzie się Xi Jinping spotykał z Donaldem Trumpem, będą pewne rzeczy, prawda, omawiać. Zresztą oglądaliśmy to chociażby w czasie poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa, no był cały, prawda, szereg tych spotkań pomiędzy liderem amerykańskim i chińskim. Także tutaj ta tradycja na pewno zostanie podtrzymana. No, tak samo jak Xi Jinping też spotykał się z Joe Bidenem, tak aby pewne jakieś palące kwestie omówić. Jeśli tutaj mówimy o jakiejś na przykład polityce inwestycyjnej Chin w obrębie Azji, to z pewnością będą do tego używane narzędzia wbudowane w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Jeśli mówimy o jakichś próbach nacisku na ten globalny ład polityczny czy gospodarczy, to moim zdaniem jak najbardziej Chiny będą próbowały tutaj korzystać z narzędzi, które daje im formuła BRICS. Jeśli mówimy o jakichś sprawach o charakterze bezpieczeństwa, to istnieje, prawda, i też się zresztą poszerza coś takiego jak Szanghajska Organizacja Współpracy. No jeśli mówimy o Unii Europejskiej, no to na pewno będziemy świadkami jakichś szczytów pomiędzy Chinami a Unią Europejską. Chiny mają wiele narzędzi do, powiedzmy, uprawiania swojej polityki międzynarodowej i będą z nich korzystać. Stanisławie, da się tak naprawdę to wszystko podzielić, bo wydaje się, że to jest taka idealistyczna wizja. Nie da się, zderzenie jest chyba nieuniknione, prawda? I nie mówię koniecznie o zderzeniu militarnym, ale mocnym gospodarczo-politycznym. Mówisz w tym momencie o kontaktach amerykańsko-chińskich, tak? O wszelkim, bo tak naprawdę każdemu z nas chyba jednak zależy na pokoju na świecie i chociaż względnym dobrobycie. Znaczy, słuchaj, no tak wracając do rozmów, które zaczęliśmy, no jest niemal oczywistym, że te relacje pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, one będą eskalowały. Z pewnością Donald Trump będzie nakładał kolejne cła, a Chińczycy będą analogicznie odpowiadać. Na pewno tutaj, prawda, ten taki decoupling pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami będzie się pogłębiał. Co do tego ja raczej nie mam złudzeń, chociaż tak jak powiedziałem, gdyby prezydentką została Kamala Harris, to może mniej gwałtownie, ale też te procesy by trwały. Stanisławie, a tak naprawdę to, że wejdzie na ten swój tron Trump, to coś zmieni? Czy on właściwie już w jakiś nieformalny sposób, jeszcze nie jako prezydent, a prezydent elekt, mocno wejdzie w tą politykę międzynarodową i tak naprawdę Chiny będą, nie wiem, czy musiały, właśnie, czy w pewien sposób będą rozmawiały dalej z obecnym prezydentem, czy tak naprawdę skupią się już na tym, który dopiero władzę przejmie? No, można powiedzieć, że to prawie 2 miesiące, ale no, w polityce to jest dość sporo i wiele rzeczy można zrobić i rodzi się takie pytanie, czy tak naprawdę no, rozmówcą dla chińskiej strony teraz będzie Donald Trump, czy jeszcze stara administracja, czy brzydko mówiąc, Chiny trochę zignorują starą władzę, a zajmą się już tym, który za chwilę tą władzę przejmie, który najpewniej od czasu do czasu jakieś uszczypliwości będzie robił i stawiał
pewne sprawy na oszczu noża. No bo z jednej strony tak naprawdę i patrząc tak właśnie bez tych emocji, o których mówiłem, żeby ich dzisiaj unikać, no to przecież chyba nie ma na co czekać i na miejscu Chińczyków pewnie też byśmy się zastanawiali, czy to w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że układać się, ale jednak już rozmawiać i pewne boje tutaj w cudzysłowie toczyć już z nowym prezydentem i jego administracją, bo przecież on za chwilę powymienia tak naprawdę ludzi na całym świecie, tak? Ja zacznę od odpowiedzi na twoje drugie pytanie. Z tego, co mi wiadomo, to w Stanach Zjednoczonych istnieje taka niepisana tradycja, że odchodzący prezydent w ciągu tych powiedzmy ostatnich 2-3 miesięcy swojej formalnej prezydentury nie podejmuje żadnych istotnych, wiążących działań. Tak więc on administruje państwem, jest w kontakcie z nowym starym w tym wypadku, prawda, prezydentem elektem, no i zapewnia w ten sposób po prostu w miarę, że się tak wyrażę, sprawne przekazanie władzy nowej administracji. Dlatego, no wiesz co, oczywiście nie znam wszystkich szczegółów, no ale z pewnością Chińczycy tutaj powiedzmy w kontaktach na dzień dzisiejszy z Joe Bidenem, no nie bardzo mogą podejmować też jakieś bardzo istotne sprawy, bo Joe Biden, no związany właśnie tą tradycją, żadnych jakichś takich, prawda, istotniejszych działań nie podejmie. Przypuszczam, że istnieją pewne kontakty, chociażby nieformalne, bo jak wiemy, przez Donald Trump jako biznesmen też interesy w Chinach prowadził, więc z pewnością mają do niego jakieś dojścia i być może już tutaj jacyś przedstawiciele się spotykają i prowadzą jakieś wstępne rozmowy. Także no, nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że tu już jakieś kontakty pomiędzy środowiskiem Donalda Trumpa, a prawda tutaj czynnikami chińskimi mogą mieć miejsce, tak? Natomiast oczywiście pewne istotne informacje poznamy dopiero pod koniec stycznia przyszłego roku, kiedy już Donald Trump formalnie zostanie zaprzysiężony i tą władzę przejmie. Na początku zadałeś pytanie, czy to, że Donald Trump zostanie prezydentem, coś zmieni. To jest pytanie tak naprawdę o rolę, że się tak wyrażę, jednostki w pewnych procesach historycznych, w pewnych procesach zmian politycznych. Ja myślę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat toczyły się pewne procesy, które po prostu w takiej czy w innej formie doprowadziłyby Waszyngton i Pekin do kursu kolizyjnego. Warto zresztą pamiętać, że pewne pierwsze działania, no takie już wymierzone w Chiny, podejmowała jeszcze administracja Baracka Obamy, ten słynny, prawda, zwrot ku Azji w roku 2011, choć niewątpliwie Donald Trump pewne rzeczy zintensyfikował. Powiem to w ten sposób. Sam Donald Trump jako powiedzmy prezydent amerykański jest, że się tak wyrażę, wynikiem pewnych zapotrzebowań Stanów Zjednoczonych na pewne konkretne rozwiązania w ten sposób. To jeśli mogę, tak trochę politologicznie zapytam. Wspomniałeś o takim pojęciu, wynotowałem je sobie i mocno chcę o to zapytać. Jednostka w procesach. To teraz z jednej strony pewnie dobrze, kiedy ta jednostka jest ważna, bo te decyzje są konkretne, nierozmyte i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy ta jednostka nie ma takiej siły przebicia i ten bardziej jest taki, no nie wiem jak to nazwać, w takim trochę chińskim kształcie, kiedy przynajmniej teoretycznie to grupa jednak o czymś stanowi, no to paradoksalnie patrząc oczywiście na formułę Chińskiej Republiki Ludowej, no to może to jest to jednak, i tutaj jest ten paradoks, demokratyczne zabezpieczenie pewnych procesów. To wydaje ci się, że kiedy właśnie takie jednostki wchodzą, mocne jednostki, wyraziste na scenę, to może być lepiej, czy jednak może to prowadzić do niepotrzebnych, delikatnie mówiąc, zgrzytów? Bo tak naprawdę chcę cię zapytać o to, jak widzisz tą naszą przyszłość, czy zawsze oczywiście względem też teorii konfliktu, no jest potrzebny pewien taki punkt mocny, a potem już to wszystko, te emocje opadają i liczysz, że to wszystko się poukłada. Czy niestety nie idzie to w najlepszą stronę, aczkolwiek no i tak ten punkt pewnie będziemy musieli osiągnąć wyżej na pewnej osi bądź niżej? Wiesz, no to jest też taka, no mam takie wrażenie, że to twoje pytanie też tak zmierza do pewnej próby oceny takich postaci jak w tym wypadku z jednej strony Donald Trump, a z drugiej strony Xi Jinping.
No ja nie raz, nie dwa tutaj pewne swoje oceny dawałem, prawda? No tutaj w wypadku Xi Jinpinga myślę, że było te 15 lat temu w Chinach pewne zapotrzebowanie na pewną zmianę polityczną, czy to w kwestii szczególnie, prawda, zagadnień społeczno-gospodarczych. Wydaje się z perspektywy czasu, że partia komunistyczna dała poniekąd takie zielone światło, że po latach, prawda, tego kolektywnego przywództwa przyda się Chinom ktoś bardziej asertywny, ktoś, kto, no, prawda, weźmie ten aparat partyjno-państwowy mocno i, że tak powiem, przekieruje go na pewnego, na prawda, wdrażanie w danym momencie potrzebnych projektów. No tylko wiesz, no, patrząc na to z drugiej strony, wydaje mi się zresztą, przyglądając się losom, nie wiem, takiego Hu Jintao, czy już nieżyjącego Jiang Zemina, czy Li Keqianga, że no tej partyjnej elicie, że jak ta partyjna elita mówiła, no potrzebujemy charyzmatycznego przywódcy, to chyba nie do końca taki rozwój dalekosiężny scenariusza sobie wyobrażali. No i powiem tak, no być może podobnie jest z Donaldem Trumpem, że no, powiem tak, wielu Amerykanistów wskazuje na to, że Stany Zjednoczone obecnie znajdują się w takim miejscu, w jakim, oczywiście uwzględniając wszelkiego rodzaju różnice historyczne, w takim miejscu, w jakim znajdowały się przykładowo na początku lat 30. bądź na przełomie lat 70. i 80. Pojawiały się poważne problemy społeczno-ekonomiczne, pewne wyzwania na arenie międzynarodowej i potrzebowały czegoś, co się nazywało tak zwanym prezydenturą transformacyjną, tak, która dokona no, szeregu ważnych zmian na wielu obszarach. I takimi prezydentami byli z jednej strony ze strony demokratów Franklin Delano Roosevelt, a z drugiej strony w latach 80. ze strony republikańskiej był nim, prawda, Ronald Reagan, no ale czy Donald Trump jest analogiczną postacią? No ja mam do tego bardzo poważne wątpliwości, nawet uwzględniwszy, że to, myślę, że możemy to otwarcie powiedzieć, no Kamala Harris też taką postacią prawdopodobnie nie byłaby. Stanisławie, to już tak naprawdę na koniec końców porównanie, które nie jest zasadne jeden do jednego, ale w ekonomii zawsze się mówi, że najzdrowsza sytuacja na rynku jest wtedy, kiedy mamy pewnego rodzaju dualizm, kiedy w danej branży, w danej dziedzinie są dwa podmioty wiodące. To wyobrażasz sobie potencjalną sytuację, że na pewnego rodzaju małżeństwo z rozsądku idą Stany Zjednoczone i Chiny, bo poprzez własną kooperację, oczywiście w pewien sposób ograniczoną, bo nie wierzę, że całościową, ale jednak, że idą na tą współpracę i dzięki temu same wzmacniają własne pozycje względem oczywiście pozostałych wszelkich innych graczy, zwłaszcza tych aspirujących przecież na tej scenie geopolitycznej. Znaczy wiesz, Arturze, no Waszyngton i Pekin, w pewnym troszkę upraszczając, mają do wyboru dwie opcje. Albo w jakiś sposób się dogadają. No oczywiście to nie będzie dogadanie się pewnie w 100% na pół. Ktoś w tym układzie będzie musiał dostać trochę więcej, a ktoś trochę mniej. No myślę, że tutaj potencjały wciąż wskazują na to, że takie potencjalne porozumienie tych dwóch największych potęg świata pewnie wciąż bardziej faworyzowałoby Stany Zjednoczone. No to jest pytanie, czy chińskie przywództwo byłoby gotowe na taki układ się zgodzić. No albo, prawda, dalej idącą rywalizację, która być może się skończy na polu bitwy któregoś dnia. No i też będą musieli z tego wybrać. Ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co wybiorą. W każdym razie po obu stronach mamy bardzo ambitnych, żeby nie powiedzieć narcystycznych przywódców z silną władzą, więc no, nie chcę tu już wchodzić w szczegóły. Pozostaje więc nam mieć nadzieję, że to wszystko ułoży się w miarę bez dużych konsekwencji. Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję za całą dyskusję, niełatwą na pewno, bo mamy więcej tak naprawdę w tym wszystkim niewiadomych ich znaków zapytania, niż byśmy oczekiwali. A tak, najbardziej. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Stanisław Niewiński, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Doktorze szanowny, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube.
Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.